Oblicz 5 całych odjąć 0,8. W jaki sposób będziemy odejmować? Proszę pamiętać, że przy odejmowaniu pisemnym należy podpisać odpowiednio liczby pod sobą, tak aby na przykład całości były pod całościami. I teraz mamy 5 całych, tak? Odjąć ile całych? 0,8. Całości muszą być pod całościami. No ale co się dzieje? Tutaj nie ma przecinka, więc dopisujemy do piątki przecinek i nadal nam czegoś brakuje, więc dopisujemy po prostu 0. No i teraz oczywiście wstawiam znak odejmowania, jak również kreseczkę, tak? I zaczniemy odejmować. Odejmujemy od końca. 0 całych odjąć 8. Niestety nie możemy takiego działania wykonać w tym momencie. Będziemy pożyczać. Tak? 0 skreślam i piątkę skreślam. Od piątki pożyczę jedynkę tutaj do tyłu. To zostanie 4. Tutaj to 0 przepisuję do góry. I ta jedynka, którą pożyczyłam od piątki. Razem jest 10, tak? I teraz 10 odjąć 8 to jest 2. Przecinek zostaje w tym samym miejscu. Proszę pamiętać, przy dodawaniu i odejmowaniu przecinek jest cały czas w tej samej kolumnie. I 4 odjąć 0 to jest po prostu 4. W związku z tym 5 odjąć 0,8 to mamy 4,2. Dziękuję.